Gram prywatnie w gry wideo. Czy ja gram w gry wideo? No powiem Ci szczerze, że mam wszystkie możliwe konsole w domu i mam tysiące gier nierozpakowanych. A to rozumiem, że jest, pasja jest, ale jest mało czasu. Tak? Jest mało czasu, nie, gram we wszystko, co jest możliwe, także nie jest to dla mnie absolutnie temat tabu. Gram odkąd pamiętam, jeszcze w budach takich za 20 zł, co się rzucało, więc wiesz, flipery wszystko. A jakie gatunki szczególnie gier? Słuchaj, no jestem wielkim fanem God of War, na pewno Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, nie wiem, FIFA. Wiesz, no ja mam tyle gier i że już, wiesz, no, ciężko mi teraz wymieniać, ale God of War to taki mój, wiesz, konik. Tak powiem, czekam na czwórkę. Nie jestem zachwycony Diablo trójką. Czyli a propos God of War, to może pozazdrościłeś trochę koledze po fachu. Bogusiowi? Bogusiowi właśnie, który podkładał głos Kratosowi. Nie, no świetnie pasuje, akurat, wiesz, krótko zwięźli na temat. No, myślę, że Bogus jest stworzony, żeby być Kratosem. No. Bo świetnie ten głos pasuje, wiesz, no, ewidentnie, gdzieś do tej postaci. Tutaj myślę, że było w dychę trafione bardzo, bardzo. To nie wiem, gracze powiedzą, że zobaczymy, że Hitmana, czy ty jesteś stworzony do roli agenta? Nie wiem, zobaczymy, słuchaj, mają prawo to ocenić, jestem gotowy na lincz, także wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, bo ja sam jestem świrem, więc wiesz, no, wiem jak to się odbywa, no, w tych kręgach i wiem, że jest to, nie jest anonimowa postać, jest to kultowa postać w świecie gier, więc zdaję sobie sprawę, z jakiego konia będę spadał, jeżeli przyjdzie mi spaść. No właśnie, nie obawiasz się tego? Nie. Rozumiem, że nie obawiasz się tego, że może coś nie wyjść tutaj? Nie, bo zdaję sobie z tego sprawę, no słuchaj, wykonuję swój zawód. Tutaj podłożyłem głos pod agenta 47. No i zdaję sobie z tego sprawę, jak to może wyglądać. No. Ale tak jak mówię, no, jestem ryzykantem, ryzykuję. Dlaczego nie? No. Jednym się spodoba, drugim nie. Taki mam zawód. Dobrze, albo jakieś takie przygotowanie do tej roli, ogrywanie wcześniejszych wersji gry, zobaczenie, co tam można wnieść do tej postaci? Ja grałem we wszystkie części Hitmana, więc dla mnie to nie było żadne zaskoczenie, nie musiałem do niczego wracać, jakby sobie przypominać i tak dalej. Oprócz tego, że nie wiedziałem o tym, co mi powiedzieli chłopaki z Anegi, że no, Hitman zmienił głos, czyli robi to inny lektor, więc to trzeba było się, więc trochę zaskoczony byłem, jest to starsza osoba. No i rzeczywiście praca była też nie była łatwa ze względu na to, że nie mieliśmy całej gry. Teraz co tutaj widzimy, to też jest demo. No i wiesz, no, praca nad stanami emocjonalnymi była dosyć ciężka, bo nie wiedziałem, w jakiej sytuacji znajduje się w danej chwili bohater. Mieliśmy tylko do dyspozycji za 3-4 filmiki i to wszystko. Więc no właśnie. Musieliśmy nagrywać różne wersje tych stanów emocjonalnych. No. Ta praca nad grą chyba jest cięższa, bo ona jest tak robiona fragmentami. To nie jest tak jak film, który idzie... Byłaby łatwiejsza, ale właśnie byłaby łatwiejsza, gdybyś miał całość, nie? Gdybyś wiedział, no tak nie mieliśmy wszystkiego. Znaczy mieliśmy oczywiście cały tekst na kartce, czyli przeszliśmy od początku do końca praktycznie całą grę, to znaczy dialogi i plus monologi wewnętrzne bohatera. No ale obrazu nie widzieliśmy, czyli w jakim teraz co się znajduje, co się wydarzyło. Właściwie musieliśmy kombinować, jeżeli chodzi o to, o teksty, o warstwę tekstową. Więc aha, czyli on teraz zrobił to, no tak, ale ojejku, czy teraz on jest zmęczony, czy on uciekał teraz, czy gdzieś przebiegł, czy tego, bo to, czy to oddechy i tak dalej, no więc musieliśmy kombinować, więc robiliśmy parę różnych wersji, żeby potem w razie czego mieć możliwość dobrania tej, która najbardziej odpowiada. A czy napotkałeś jakieś takie wyjątkowe trudności, bo mimo tego jesteś doświadczonym aktorem, to może jednak podkładanie głosu troszkę różni się od pewnych pracy? Nie, no jest na pewno, dlatego też... To właśnie ta fragmentaryzacja, tak? Nie, ja w ogóle nie jestem laikiem w podkładaniu głosu. Jest to moja pierwsza gra komputerowa. W swoim życiu zrobiłem 2 dubbingi filmów animowanych. Więc słuchaj, tak się wybiera do gier, tak samo podobnie do filmów animowanych. Odpowiada pewien rodzaj głosu i robimy. Są oczywiście moi koledzy, którzy są wyśmienici w dubbingu. I zawsze im zazdroszczę, że pracują w dubbingu i że są w tym fenomenalni. Ja być może takich rzeczy nie potrafię robić, albo po prostu robiłem za mało, żeby być w tym dobry. Ale to też nie znaczy, że nie ryzykuję i nie wchodzę. Kiedy mi zaproponowano agenta 47, to też powiedział chłopak, no słuchajcie, ale wiecie, ja nigdy tego nie robiłem. Może pasuje wizualnie i tak dalej, głos wam mi się spodobał i tak dalej, tylko wiecie, no nie chciałbym was zawieść w pewien sposób, a też miałem ten bagaż z tyłu taki, że wiedziałem, no, z czym się mierzę i z kim się mierzę tak naprawdę, że to nie jest, wiesz, jakaś anonimowa postać, tylko postać kultowa i wiem, że która posiada no, miliony fanów na całym świecie. No właśnie, a to jest tak, że Cenega się odezwała do ciebie, bo grasz w gry, czy dopiero się dowiedziała o tym, dowiedziała się o tym dopiero jak się odezwała? Cenega, nie, myślę, że się dowiedzieli, znaczy, nie wiem, wiesz, no to jest dosyć mały świat, podobnie jak nasz świat, w którym ja się obracam. Więc być może gdzieś tam poszła cyna, no, że te gry lubię i współpracowałem z Electronic Arts przy FIFA, bo robię za każdym razem promocję FIFA i tak dalej, którą też uwielbiam tam z synem. Ale też nagrywałem gdzieś, byłem na castingu do Medal of Honor bodajże, do
wersji takiej, która niedługo będzie wchodziła. Być może gdzieś tam też usłyszano mój głos, potem jeszcze poproszono mnie, żeby nagrał parę kwestii. Ja myślę, że raczej wybór padł głosowy, no bo to zazwyczaj tak się odbywa. Albo słyszysz to i mówisz tak, pan może spróbować. Myślimy, że to jest najlepszy głos, który pasuje do tego bohatera. No i też pewnie wizualizacja, bo zrobiona jest też sesja. Jestem wystylizowany w ogóle na Hitmana. Aha, mogę ci użyte do jakichś zdjęć promocyjnych? Tak, ci mogę pokazać, nie do kamery, bo tego nie mogę pokazać do kamery, ale mogę ci pokazać, wiesz, mniej więcej jak to wygląda, nie? Aha, no czyli równo tak jak jest granie, więc to tylko nie ma jeszcze obróbki komputerowej, nie? No. Także... Ale całkiem fajnie. No dobrze, a czy ten na przykład dużo jest takich momentów, że modulujesz głos, jakoś starasz się inaczej mówić? Właśnie, bo właśnie... Hitman nie moduluje głosu. Hitman jest jednoosobową wszechstronną sekcją bitewną. To jest, wiesz, to jest facet zimny, właściwie gdzieś tam uczucia są jakiekolwiek, to są bardzo znikome. Wiesz, on prowadzi dużo monologów wewnętrznych, jest samotnikiem. No, zresztą mogliśmy, przecież znamy Hitmana, wiemy jakim jest facetem, więc tu modulacji głosu absolutnie żadnej nie było. Musi być twardy, zimny, taki bezlitosny. I facet, który wie czego chce, no i ma pewne zadanie do wykonania, no i jakby idzie, ten cały czas nie jest też, znaczy jest maszyną w pewien sposób do zabijania, dlatego został stworzony, ale strasznie mi się podobały jego monologi wewnętrzne, że facet jednak oprócz tego, co ma zamiar zrobić, to jeszcze myśli, wiesz, to nie jest takie wyjście na ulicę, 5 na 1 rozwalenie i odejście, nie? Znaczy, tylko też to też jest potrzeba, jeżeli jest, potrzeba wyciągnięcia broni, czy jest możliwość, czy sytuacja do jakby sprostania zapotrzebowania, żeby komuś złonić tyłek, to robi. Mhm. Czyli też tam jakieś pewnie emocje będą, że tak powiem, rozterki właśnie bohatera. No tak, jak najbardziej. No bym myślał jak w każdej części Hitmana, no to także oczywiście, że tak. Dobrze, a czy moglibyśmy Cię prosić, żebyś do kamery głosem Hitmana powiedział, nie możesz. Nie mogę, no na razie nie mogę, no. Wiesz, no. No dobrze, kwestie gry są ściśle tajne. Tak no myślę, że tak, no więc dlatego jeszcze nie mogę zbyt dużo mówić, oprócz tego, że dzisiaj ogłoszono właśnie, że to ja będę podkładał. Znaczy, że podłożyłem głos, bo już jest podłożony. Więc... Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Jak mi się nie będzie podobało, to przełączę na angielski. Dobrze, a mówisz, że masz tyle konsol, to nie wiem, na plan ci się zdarza zabierać jakąś konsolę przenośną na przykład? Nie, iPhone'a mam. A, czyli teraz gierki na iPhone'a będę na przenośnik? No przecież tak, gdzie nie będę miał z PlayStation na ten, na plan. Chociaż zdarza się moim kolegom... Vita, PlayStation, Vita mam, PSP, Vita mam wszystko, ale nie zabieram raczej iPhone'a. Mam tam tyle gier, że w zupełności mi to wystarczy. Jakieś Angry Birds staram... takie sprawy? No przecież, że to każdy ma. Angry Birds, tak, jak najbardziej, ale tak jak mówię, no kiedy jest przerwa zawsze obiadowa jakaś i tak dalej, nie masz co ze sobą zrobić, no to wyciągasz tego iPhone'a i tam... Grasz w przerwie. No tak, bo to są takie fajne, tak szybkie jest... gierki na chwilę. No tak, bo to tak naprawdę no, skupiam się na swojej pracy, którą mam do wykonania na planie filmowym. Ale w przerwie oczywiście, czy jak jesteśmy na przykład na wyjeździe gdzieś, załóżmy tydzień czy dwa poza Warszawą, to są moi koledzy, którzy zabierają PlayStation 3, najczęściej FIFA jest ogrywane. Mhm. A właśnie gry są popularne w środowisku aktorów? Tak, bardzo. Jest bardzo wielu aktorów, którzy grają w gry. Dobrze, tak, kto najlepiej FIFA wymiata? Wśród aktorów FIFA. No jakby, żebym się teraz nie palnął jakiegoś, znaczy mogę ci powiedzieć, kto jest zapalonym graczem. Nie powiem ci, kto gra w FIFA, bo nie chciałbym palnąć jakiegoś głupstwa, ale na pewno Andrzej Andrzejewski jest wielkim fanem gier, Borys Szczycy jest wielkim fanem gier, Dowbor jest wielkim fanem gier, także no, młody Fabiański jest wielkim fanem gier, także no, jest tego trochę. No. Nawet ostatnio widziałem mego kolegę z planu, Piotrka Polka, który trzeba Węgry bardzo, więc wiesz, przerwy planu, więc no właśnie także teraz... myślę, że to jest dosyć teraz takie naturalne. Ale to już długo się interesujesz tym grałem, bo kiedyś w sumie gry były takie traktowane jako rozgrywka dla dzieci, tak? Dzisiaj już dużo osób się nie wstydzi przyznać do tego właśnie. Nie, znaczy ja się nie przyznaję, zaczynałem grać w Budach, gdzie stały te wielkie maszyny i tak dalej, rzucało się 20 zł, wiesz, żelazne i jechałeś, wiesz, i tak dalej, sprzedawałem butelki, żeby mieć na jakieś tam 2-3 gry, wiesz, i tak dalej. Potem się pojawiło Atari, no więc wiesz, totalny szok. Potem Commodore 64, totalny szok. Jak kolega już dostał Amigę, to w ogóle odlecieliśmy, mimo że IBM-ie, a potem się zaczęło wszystko, no, po kolei, więc absolutnie. Teraz jestem na takim etapie, że się pojawiły konsole. Oczywiście nie odmówiłem to sobie, ale nie miałem PlayStation 2 i tak dalej. Od razu wszedłem na trójkę. No jak już wszedłem, to już nie wyszedłem. Oczywiście mam mało czasu, żeby grać, ale wiesz, no. Mówiłeś, że zawiodło Cię Diablo 3, to tak. Co w takim razie ostatnio Ci się najbardziej podoba? Ostatnio no Medal of Honor. Medal of Honor nowy, no i czekam na nowe odsłony jak najbardziej. No God of War 3, no Diablo niestety nie. No Fifka, no o, Tekken mi się podoba.
Mhm. Zakupiłem nowego Tekena. Tak, Tournament. Tak, tak, tak. Okay. Ja lubię Tekena. Mhm. Lubię Tekena. I także ostatnio Medal of Honor, Battlefield kończy trójkę. Mam mało czasu teraz. No i jak mam wolny, to Tekken. I z synem FIFA. Znaczy nie mam co z synem grać, bo 8 lat nie rozwala każdą drużynę. Robi co chce, ze mną. FIFA nie jestem. No tak, korzysta z tego, że tata nie ma czasu trenować. No tak, to na pewno. No. Chodź, chodź, zagramy. Dobra, będziesz grał tą klasyczną. Chodź, chodź, a ty kim? Jagiellonią, chodź. Tak, tak, nie ma. No tak, czyli dzieci też jakby się rozwijają i też... Myślę, że dla nich to jest rzeczywistość wirtualna, jest czymś normalnym, jest chlebem powszednim teraz i jakby nie uciekniemy od tego. Oczywiście trzeba to rozgraniczać względem oczywiście gier, bo to już jest tak dostępne, zresztą sieć jest tak dostępna, że nie uciekniesz od tego, nie zablokujesz tego. Z jednej strony to przeraża, z drugiej strony słuchaj, oni się za 10 lat nie obędą tego, tak jak my w tej chwili nosimy komórki. Kiedyś pomyślałeś, że będziemy potrzebować telefonu przenośnego. Kiedyś jakoś dzwoniliśmy do siebie na stacjonary, jakoś się znajdowaliśmy. No teraz bez komórki, jakby z ręki. Ciężko sobie wyobrazić, tak. Wyobrażasz sobie, że kiedyś nie było tych telefonów komórkowych, to zaledwie ile jest? Ile oni są? 10 lat? No. Więc wiesz, patrz, jak to wszystko idzie do przodu. Tak nie unikniemy tego, że dzieciaki są pochłonięte tym wszystkim, tylko rzeczywiście trzeba uważać, w co grają i trzeba to rzeczywiście dozować. Trzeba umieć dozować, co zdaje sobie sprawę, cholera, nie jest proste. Nie jest proste, bo to jest rzeczywistość wirtualna, ten świat gier, internetu jest dla nich czymś, czym kiedyś dla nas była czarno-biała telewizja. Dobrze, dziękujemy za rozmowę. Proszę miłą, sympatyczną. Też spróbuję. Też co potrafię. Dołysza? Tak. I to jest Ameridi, jak możecie zobaczyć, wcierają w Tomb Raidera. Próbujemy. Gra od czasów Atari, próba w gry. Na serio? Nie, naprawdę, bez kitu. Już na temat. No tak.